Dzień dobry, nazywam się Mariusz Kowalik i jestem administratorem eduportalu w Sopockiej Szkole Wyższej. Mam za zadanie pokazać Państwu, jak prawidłowo zalogować się i wylogować z konta Office 365 naszej uczelni, tak aby mogli Państwo w przypadku, kiedy pracują Państwo też na innych uczelniach, mogli korzystać z licencji Office'a tychże właśnie uczelni. Zaczynamy od tego, iż naklikujemy na przycisk Start, który znajduje się w dolnym lewym rogu komputera. To jest przycisk, który zazwyczaj używamy do wyłączania komputera, natomiast tym razem potrzebne nam jest dostanie się do zakładki Ustawienia. W tejże zakładce Ustawienia wybieramy do naszych potrzeb funkcję Konta. Tutaj właśnie jest miejsce na sterowanie wszystkimi kontami, które są przypisane do naszego komputera. Z menu zakładki konta wybieramy e, Poczta, e-mail i konta. I tutaj właśnie dopisujemy konta służbowe, kolejne konta służbowe. Proszę zauważyć, że tutaj w moim komputerze już są zainstalowane inne konta służbowe. W związku z tym e, mam podobną sytuację jak część z Państwa. W tym miejscu wpisujemy dane, które otrzymali Państwo od władz uczelni Sopockiej szkoły wyższej. Pojawia nam się monit o hasło. I po wpisaniu prawidłowego hasła pojawia się informacja, iż konto zostało pomyślnie dodane i od teraz mamy dostęp do aplikacji i usług swojej organizacji. To jest nieco mylący komunikat, ponieważ mamy dostęp do wielu kont różnych organizacji. Tutaj mam akurat konta tylko Fundacji Mikroakademia i Sopockiej Szkoły Wyższej. W państwa przypadku będzie to być może WSB, być może jakaś inna uczelnia. Możemy jeszcze sprawdzić, czy Prawidłowo nam się to konto zapisało. Robimy to w czwartej zakładce konta, czyli uzyskaj dostęp do miejsca pracy lub nauki. I tutaj pokazuje nam się, że konto Helpdesk jest prawidłowo zainstalowane w naszym komputerze. Tak naprawdę to kończy wpisywanie wszelkich do samego komputera. Zamykamy więc menu ustawień i przenosimy się do zakładki przeglądarki internetowej. W przeglądarce internetowej musimy jeszcze potwierdzić, z którego konta chcemy w danym momencie korzystać. Wpisujemy więc adres internetowy office.com. I pojawia nam się zapytanie, gdzie chcemy się obecnie zalogować. Możemy wybrać, jakby dwa miejsca logowania, albo logujemy się poprzez pomarańczowy klawisz. Zaloguj się. Ja sugeruję Państwu to nieco zapomniane i mniej widoczne miejsce w prawym górnym rogu: zaloguj się. To miejsce pozwala bowiem skorzystać z tak zwanej kafeterii. Tutaj pojawia się zresztą ostatni zalogowany adres, a więc ten adres, który przed chwilą logowaliśmy w panelu ustawienia, pojawi nam się tutaj jako domyślny na tą chwilę i możemy pójść dalej, czyli potwierdzamy, że chcemy korzystać z tego adresu. On już pamięta hasło, więc zatwierdzamy tylko to hasło, i pojawia się kolejna tablica, która jest niezwykle istotna dla osób, które korzystają z wielu licencji Office 365. Osoby, które korzystają tylko z jednej licencji, mogą swobodnie wybrać Tutaj to powiadomienie, że nie chcemy już więcej być pytani o to, czy chcemy być wylogowani i chcemy na twardo, na, na dłużej zalogować się. Wtedy wybieramy klawisz tak. Sprawa jest bardziej skomplikowana w przypadku osób, które korzystają z wielu licencji, uczą na różnych uczelniach i wtedy absolutnie nie mogą zaznaczyć tego, aby ten monit nie pojawiał się kolejny raz i na pewno muszą zaznaczyć odpowiedź nie, bo w innym przypadku zostaniemy na twardo zalogowani i nie będziemy w stanie się przelogować na inną uczelnię. A więc ja zaznaczam nie, ponieważ korzystam z różnych kont i w tym momencie już on mnie zalogowuje, ale nie na trwałe. Widzę już, że zalogował mnie na prawidłowe konto, ponieważ mam tutaj przywitanie i mogę sprawdzić w tym prawym, górnym rogu, czy na pewno konto należy do Sopockiej Szkoły Wyższej. I czy jest zalogowane prawidłowym adresem e-mail, który jest jednocześnie loginem. Teraz przed nami jeszcze jedno wyzwanie w postaci sprawdzenia, czy prawidłowo zalogowała nam się aplikacja Teams. A więc naklikuję na aplikację Teams i na tą chwilę otwiera nam się aplikacja tak zwana internetowa. I ta internetowa aplikacja zapyta nas teraz albo pokaże, że zalogowała się prawidłowo do konta SSW. Tutaj właśnie mam ten awatar ze swoimi inicjałami, czyli SSW Helpdesk. Więc już wiem, że jestem w prawidłowym miejscu zalogowany. I trzecia rzecz, gdzie muszę sprawdzić, czy. Komputer zalogował mnie prawidłowo, a najprawdopodobniej nie zalogował bez, mojego, bez mojej zgody, bo musimy pamiętać, że komputer wykonuje tylko nasze polecenia, a nie myśli za nas, więc jeśli oczekujemy zbyt dużego wsparcia, to niestety może się to okazać niemożliwe. I w tym momencie e, naciskamy na SSW Helpdesk i. Ok, w tym momencie program. MS Teams w komputerze został zalogowany naszymi danymi. Mamy jasność, że to wszystko już jest otwarte prawidłowo. A więc mamy MS Teamsa w komputerze zalogowanego, mamy zalogowanego w przeglądarce i mamy zalogowany Office. Czas aby otworzyć dodatkową przeglądarkę na przykład, żeby to sprawdzić, czy również tutaj nam to zadziała. No więc wchodzimy sobie do Edu portalu. Oczywiście najlepiej ten EduPortal działa na przeglądarce Chrome, ale można też korzystać bądź to z MS Edge, czyli z Microsoft Edge, albo z Firefoxa. Wpisujemy nasze dane dostępowe. Wchodzimy do EduPortalu i możemy tutaj Założyć spotkanie wirtualne. Sprawdźmy, czy wszystko nam zadziała. Mamy wszędzie już pologowane, a więc, tak jak zazwyczaj, wchodzimy do przedmiotu, robimy dodaj nowy element, robimy dodaj wirtualne spotkanie. Pokazuje nam się dodatkowe okienko, i tu jest kluczowa kwestia, proszę Państwa, często mamy zablokowane możliwość pokazywania się dodatkowych okienek, i to właśnie jest ten. Element, który to jest wyskakujące okienka i przekierowania. Mamy tutaj z automatu blokuj. Dobrze jest przestawić to na zezwalaj. Proszę zobaczyć, tutaj pojawia się ta sytuacja, w której zaczyna się kręcenie, pojawia się to okienko związane z azurem. To jest przyczyna tego. Raz jeszcze pokazuję Państwu, że trzeba. Mimo tego, że zalogowaliśmy się już do Officea, mimo tego, że zalogowaliśmy się do programu Office, programu MS Teams, to i tak przy zakładaniu spotkania wirtualnego, no, tak system jest skonstruowany, pyta nas o hasło i o login. Wpisujemy zatem login. Zakładam, że po kilku przypadkach uruchomienia tego to komputer już to zapamięta. Nie będziemy więc zmuszeni nieustannie wpisywać tych danych dostępowych, ale jest to jednak niezbędnie potrzebne. Ja zapiszę to oczywiście tak, jak po pokazywałem. Nie. Proszę zobaczyć, znikła informacja, iż niezbędne jest zalogowanie się poprzez MS Azur. Zakładam zatem spotkanie testowe. W tym momencie mogę już dołączyć do spotkania. Proszę zobaczyć, co się dzieje w tym yy, przypadku. Pojawia nam się monit, czy chcemy otworzyć spotkanie w przeglądarce, czyli kontynuuj w przeglądarce, czy chcemy otworzyć jako zewnętrzną aplikację. I tutaj jest ten komunikat dotyczący tej zewnętrznej aplikacji. Zobaczycie Państwo, że znacznie lepiej będzie obsługiwać. Microsoft Teams w aplikacji zewnętrznej, a więc mamy otwartą aplikację zewnętrzną. Pokazuje nam się sytuacja, w której wiemy już, że nie logujemy się jako gość, ponieważ jest informacja, że wchodzimy na spotkanie test. Pokazuje nam się możliwość wyboru i sprawdzenia, czy wszystkie urządzenia, którymi będziemy się posługiwać podczas. Spotkania wirtualnego są prawidłowo ustawione. Głośniki dotyczą tego urządzenia, które będzie nam nadawać dźwięk, mikrofon to, które będzie odbierać, no i kamera to jest oczywiście kamera, która będzie nam pozwalała pokazać się studentom. Warto tutaj zwrócić uwagę w szczególności, kiedy używamy różnych urządzeń na tym samym komputerze, czyli raz słuchawek, raz głośniczków czy jakiegoś innego źródła i tutaj warto wtedy to wybrać. Jak państwo widzicie u mnie pojawia się kilka opcji, więc można sobie z kilku opcji wybrać, można wybrać mikrofon na przykład w kamerze, prawda? Można wybrać mikrofon ten, który używam obecnie. Tak więc to jest to miejsce, gdzie należy takie ustawienia załatwić. Następnie dołączam do spotkania i pokazuje mi się, że jestem osobą, która oczekuje na, na innych uczestników. Warto jeszcze w tym miejscu wykorzystać czas i w opcjach spotkania zmienić sobie, aby wszystkie osoby, które chcą dołączyć do spotkania, niezależnie od tego, czy są z naszej organizacji, czy nie, Mogły to zrobić. Niestety mam sygnały, że część studentów dołącza jako goście. To w istotny sposób utrudnia prowadzenie wykładu, bo co chwilę pika nam informacja, że ktoś chce dołączyć do spotkania. Oczywiście możemy odmówić, no ale to przecież nie jest naszą rolą, aby utrudniać studentom dostęp do spotkania, a raczej, żeby im ułatwiać. I druga opcja, która jest istotna, to jest wyłączenie możliwości wyciszania przez wszystkie osoby inne niż ja, jako organizator spotkania. Po zapisaniu tego mamy pewność, że opcje spotkania zostały prawidłowo skonfigurowane. Tutaj mam miejsce, aby sprawdzić, czy na pewno jestem organizatorem. Proszę zobaczyć, jeśli bym dołączył jako gość. Czyli byłbym nieprawidłowo zalogowany, nie pojawiłoby się tutaj informacja, iż jestem organizatorem. A więc to jest podstawowa informacja o użytkowaniu MS Teamsa do prowadzenia spotkania. O samych funkcjonalnościach MS Teamsa pojawi się kolejny i odrębny jakiś menual, jakiś, jakiś tutorial, jakaś instrukcja. Na tą chwilę zamykam spotkanie. Uruchamiam przycisk koniec i to oznacza zamknięcie spotkania. Pokażę Państwu jeszcze jedną istotną kwestię, o którą często otrzymuję pytania, czyli o wylogowanie się i przelogowanie do innego konta. A więc wylogowuję się tutaj, zarówno z Teamsa w komputerze zainstalowanego, od razu pojawia się ta tablica, która pozwala mi przelogować się na inne konto Teamsa. Na razie to nas nie interesuje. Wyłączam, oczywiście wylogowuję się z edu.portalu, jeśli na ten dzień skończyłem wykłady i nie mam kolejnych. Dobrze, zamykam zatem przeglądarkę. Jeśli mówimy o, o, o przeglądarce, w której jesteśmy zalogowani, to też ze wszystkich możliwych kont musimy się wylogować. Czekamy aż komputer jednoznacznie da nam informację, że zostaliśmy wylogowani. Podobną sytuację mamy, jeśli chodzi o um, aplikacje w internecie MS Teams, tu również robimy wyloguj się. Mamy pewność, że z konta zostaliśmy wylogowani, tak jak mamy zalecenie, zamykamy wszystkie okna przeglądarki. Następnie możemy ponownie otworzyć przeglądarkę. Możemy ponownie wpisać office.com i widzę do jakiego konta byłem zalogowany ostatnio. Chcę zalogować się do innego konta, a więc tradycyjnie już wykorzystuję to drugie miejsce do logowania się, bo ono mi umożliwi skorzystanie tak jak powiedziałem z tej kafeterii. Tutaj wpisuje inne konto czyli na przykład Mariusz Kowalik hasło jest zapamiętane proszę zobaczyć zostałem zalogowany jest już inny awatar mogę to sprawdzić czy jestem zalogowany jako nie helpdesk tylko jako Mariusz Kowalik wszystko się zgadza tradycyjnie przechodzę sobie do Teamsów Sprawdzam, czy w tym miejscu również komputer pamiętał o tym, żeby zalogować mnie prawidłowo. Pokaże mi się tutaj moje zdjęcie, więc jestem prawidłowo zalogowany i pra wchodzę sobie do aplikacji desktopowej, komputerowej MS Teams. Wybieram konto, pod którym chcę być zalogowany. I znowu, aby mieć pewność, że wszystko działa. Mam już informację, tutaj w rogu zdjęcia zapala się taka zielona lampka, która powoduje, że mam pewność, iż jestem widziany jako osoba dostępna w MS Teams. A więc otworzę znowu przeglądarkę drugą, żeby mieć pewność, że to działa w całym komputerze. Wpisuję SSW, Eduportal. Tutaj wpisuję moje dane dostępowe. Jestem już zalogowany jako Mariusz Kowalik. Zrobię dodaj element, wirtualne spotkanie i ponownie pojawia się informacja, że byłem dotychczas zalogowany jako Helpdesk. A więc muszę podać informację komputerowi, że jakie konto chcę wybrać do zalogowania. Proszę zauważyć, że jest to tak zwane wyskakujące okienko. I proszę zauważyć, że już mam tutaj wpisane te dwa konta. A więc, biorąc pod uwagę konto Mariusz Kowalik, muszę tylko je uzbroić w hasło, które jeszcze nie jest zapamiętane. Tutaj mogę je zapamiętać, wtedy już nie będę pytany ponownie, a to hasło będę mógł je tylko potwierdzić. Oczywiście, tak jak przypominałem, nie pozwalamy komputerowi zapamiętać dożywotnio zapisania, logowania. Tworzę spotkanie, robię dołącz, pojawia mi się znowu monit, czy chcę dołączyć do spotkania w przeglądarce, czy w em, aplikacji zewnętrznej, w aplikacji desktopowej, natywnej, komputerowej, robię otwórz w aplikacji i wszystko jest tak jak poprzednio. Mogę znowu sprawdzić urządzenia, mogę dołączyć. Pokaże mi się, że będę czekał teraz na dołączenie innych osób. Mogę w każdej chwili też zakończyć spotkanie. Mogę ustawić oczywiście opcje spotkania czyli mogę spowodować, że wszyscy goście dołączą bez klikania, dzwonienia i powiadamiania mnie o tym. Mogę wyłączyć możliwość wyłączania, wyciszania uczestnikom no i mogę w końcu zakończyć spotkanie tak jak to było dotychczas możliwe. I teraz znowu mogę wszędzie nakliknąć na przycisk wyloguj, tak aby został Znowu ze wszystkich urządzeń prawidłowo wylogowany. Zamykam po kolei. Wyloguj się z przeglądarkowej wersji MS Teamsa. Potwierdzam, że z tego chcę się wylogować. Czekam aż powiadomi mnie, że zostałem prawidłowo wylogowany. Tutaj znowu pojawia się pytanie, gdzie chciałbym się ewentualnie przelogować. Podobny sposób postępuje, jeśli chodzi o ofisa. nastąpije wylogowanie z konta.